26 października na wodach Zatoki Gdańskiej w Narodowym Centrum Żeglarstwa WFIS odbyły się 7 regaty o Puchar Rektora. W zmiennych warunkach pogodowych zwyciężyła załoga Rozważni Dżentelmeni ze sternikiem Tomaszem Hamerą, ponownie sięgając po zaszczytne trofeum. W regatach brało udział 8 załóg na 8 baltach. Załogi wspaniałe, wyśmienicie radziły sobie na wodzie. Atmosfera była bardzo fajna, bardzo dobra, pomimo bardzo zaciętej rywalizacji sportowej, bo tutaj naprawdę każda z załóg 100% siebie dawała. Niesamowite emocje, no szkoda, że wiatru trochę nie było. No ale generalnie, no, jak zawsze, super impreza. Także 7 regaty, no niestety nie udało się znowu wygrać o włos. Startuje bardzo, bardzo fajna ekipa przyjaciół, kolegów, znajomych, no wybitnych zawodników i... No, bardzo fajnie się pokazali z bardzo dobrej strony, przynajmniej na ten moment prowadzą ci, co no raczej spodziewałem się, że będą prowadzili. Warunki były mega zmienne. Pierwsze 3 biegi z wiatrem, no, nie za silnym. Po 3 biegach musieliśmy przestawić trasę, znaczy na początku czekaliśmy, czy wiatr będzie, ale wiatr zmienił kierunek, nawet troszeczkę więcej tego wiatru było. Także przestawiliśmy trasę, rozegraliśmy dodatkowe 2 biegi, także 5 biegów udało się zgodnie z naszym regulaminem zrobić. Na zakończenie regat zostały wręczone wyróżnienia dla najlepszych załóg. Pierwsze miejsce zajęli Rozważni Dżentelmeni, na drugim uplasowała się Banda Cygana, a trzecie wywalczyły Rakietowe Sardynki. Na kolejnych pozycjach znalazły się Rybki Sferajny, Esja Sail Force, Killers, Kotwica Power oraz Książkowi Żeglarze. Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Rektorze też przyłożę ręce.